Szacunek. To bardzo ważne tu u nas na Śląsku. Szacunek dla drugiego człowieka i szacunek dla naszych wyborców. To właśnie przez szacunek dla nich, panie premierze, powinien pan stanąć do debaty. Powinien pan odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. Nie bać się tego. Jesteśmy po to, by rozmawiać. Dlatego wzywam pana. Stańmy do debaty. Panie premierze, niech się pan nie boi. To nie chodzi o to, że pan nie jest stąd, bo my na Śląsku jesteśmy bardzo gościnni. Cenimy również odwagę. Dlatego chciałbym, żeby odpowiedział pan na bardzo proste pytania. Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na rekordowy import węgla ze wschodu? Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na wydłużające się kolejki do lekarzy? Jak długo jeszcze pana rząd będzie nieskutecznie walczył ze smogiem? Jak długo jeszcze pana rząd będzie wykluczał śląskie miasta z programu Czyste Powietrze? I wreszcie, ostatnie pytanie. Czy przeprosi pan Polaków za deformę wymiaru sprawiedliwości i deformę edukacji? Bo to wasza decyzja.